game. Dzień dobry. Witam na kolejnym filmiku na moim kanale. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam kolejną grę z serii Dobra Gra w dobrej cenie od wydawnictwa Egmont. Tym razem będzie to tytuł Na ratunek. Gra jest autorstwa pana Stefana Kołeckiego, a ilustrację wykonał Maciej Szymanowicz. Gra jest przeznaczona dla 2 do 4 graczy w wieku od 5 lat, a czas na rozgrywkę to około 20 minut. Pudełko, podobnie jak poprzednie z tej serii, o idealnych rozmiarach, identycznych rozmiarach, więc spokojnie, kiedy zbierzecie kilka, bardzo fajnie się będą prezentować na waszej półce, właśnie jako taka jedna kolekcja. Pudełko odkładamy, ono na razie nam nie będzie potrzebne. Jakie mamy elementy gry? Mamy 16 pojazdów ratunkowych, po 4 dla każdego gracza. Czyli mamy 4 straże pożarne, 4 holowniki, 4 karetki pogotowia, 4 radiowozy policyjne. Dodatkowo mamy 24 kafelki wypadków, po 6 każdego rodzaju. Czyli mamy 6 kafelków z białym tłem pasujących do karetki pogotowia, 6 kafelków wypadków z niebieskim tłem pasujących do radiowozów policyjnych i analogicznie z czerwonym tłem do straży pożarnej, a z żółtym do pomocy drogowej, do holownika. Dodatkowo mamy 4 kafelki fałszywego alarmu, 16 żetonów alarmu oraz 4 znaczniki zakazu. Na każdym tym znaczniku są 4 i na każdym jest inny pojazd ratunkowy. Jaki jest cel gry? Otóż gracze będą musieli zdobyć jak największą ilość punktów. Punktami będą te kafelki. Gracze będą wysyłać swoje pojazdy ratunkowe do różnych wypadków, które są tutaj uwzględnione i pokazane. Za każdą udaną akcję ratunkową zdobywają w nagrodę kafelek tego wypadku, ale jednak muszą się wystrzegać takich pewnych pułapek, które na nich czekają, bo wśród kafelków będą także takie fałszywe alarmy. Gdy zdobędą ich za dużo, to odpadną z gry. I tak wspomniałem, wygra gracz, który zdobędzie najwięcej kafelków lub jako ostatni pozostania w grze. Bo taki scenariusz, że pozostali będą po prostu odpadać, też oczywiście jest uwzględniony. W jaki sposób przygotowujemy grę? Przede wszystkim gdzieś na boku planszy układamy takie kafelki fałszywych alarmów. Tasujemy znaczniki zakazu i każdemu z graczy losowo dajemy po jednym takim znaczniku. Bierzemy także zestaw 4 pojazdów ratunkowych, czyli wóz strażacki, policję, karetkę pogotowia oraz holownik i kładziemy je zakryte przed sobą. Dla ułatwienia Wam zaraz pokażę, że każdy z kompletów ma nieco inny kolor na swoim rewersie. Jest kolor różowy, jest kolor zielony, czarny i żółty, czy pomarańczowy. Później bierzemy, czy może na początku powinniśmy to zrobić, żeby mniej więcej ocenić sobie miejsce, jakie potrzebujemy na planszy. Bierzemy wszystkie żetony tutaj z różnymi wydarzeniami, do których będziemy wysłać swoje samochody oraz fałszywe alarmy. Odwracamy je awersem do dołu, wszystkie mieszamy i układamy w jeden taki duży tutaj kwadrat. No, kwadrat idealny to może nie jest, ale nie chodzi o to, żeby zbudować idealną figurę geometryczną, tylko o to, żeby wszystkie kafelki ułożyć mniej więcej w ten sposób, żeby był do nich łatwy dostęp i żeby delikatnie się od siebie tutaj oddalały dla wygody po prostu rozgrywki. I teraz, jak wygląda rozgrywka? Zaczyna gracz, który widział ostatnio wóz strażacki i odwraca dowolny pojazd, który ma tutaj przed sobą, a następnie dowolny kafelek ze środku stołu. I może się wydarzyć kilka scenariuszy. Zakładając, że gracz, przykładowo, odkrywam wóz strażacki i kolejny kafelek z środku stołu. Jeśli uda się wybrać pojazd i kafelek, które do siebie pasują, a poznać to po tym, że mają po prostu wóz strażacki jest czerwony, a do niego obrazki pasujące są na czerwonej, z czerwoną taką ramką, to bierze swój taki zdobyty żeton i kładzie po swojej stronie jako jeden punkt. Pojazd zostaje cały czas odkryty. I dalej. Ten sam gracz odwraca kolejny pojazd,
jest policja. I ponownie jakikolwiek tutaj kafelek odkrywa, jeśli się zgadza, analogicznie. Kładzie punkt kafelek po swojej stronie. Karetka pogotowia, tak samo się zgadza, ta sama ranka biała i kolejny punkt. I analogicznie z holownikiem. Jeśli uda mu się w swojej turze odkryć wszystkie cztery żetony pojazdów, to kończy swoją turę, tura przechodzi do kolejnego gracza, a ten gracz kończy swój ruch, zasłaniając ponownie swoje tutaj żetony pojazdów. Jeśli na przykład następny gracz, będzie jego teraz kolejka, jako pierwszy odsłoni żeton straży pożarnej i odkryje kafelek, który nie pasuje do pojazdu, to jego tura natychmiast się kończy. Kafelek wydarzenia odkłada w to samo miejsce, wóz strażacki ponownie zakrywa. I gramy tak do momentu, kiedy nie wydarzą się rzeczy, które powodują, że gra się po prostu kończy. Jednym ze scenariuszy zakończenia jest oczywiście to, jak wszystkie kafelki zostaną odkryte ze stołu i każdy z graczy, ile uzbiera ich odpowiednią ilość, ten kto zdobywa, ma ich najwięcej, wygrywa grę. Ale w trakcie możemy jeszcze natrafić na jeden kafelek, który mówiłem na samym początku, czyli na tak zwany fałszywy alarm. Co się wtedy dzieje? Przykładowo, jeśli ja jestem, wraca tura do mnie, odkrywam wóz strażacki i odkrywam żeton fałszywego alarmu, moja tura natychmiast się kończy. Oczywiście odwracam z powrotem fałszywy alarm, odwracam z powrotem pojazd, który odkryłem w tej turze, ale dodatkowo biorę jeden żeton alarmu za karę, że uruchomiłem go fałszywie i kładę przed sobą. Ja nie tracę wcześniej zdobytych kafelków. Jeśli oczywiście w trakcie tej tury, zanim odkryłem fałszywy alarm, udało się zdobyć jakikolwiek żeton, to cały czas one zostają w mojej puli. I to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jakikolwiek gracz zdobędzie 5 takich żetonów alarmu, odpada z gry. Jego zdobyte kafelki wracają do pudełka, a żetony alarmu do ogólnej puli. I to jest ważne, czyli te kafelki wtedy nasz gracz traci. Tylko nie wracają oczywiście do wspólnej tutaj puli, tylko odpadają zupełnie z gry, podobnie jak gracz, który uzbierał tych kafelków zbyt dużo, czyli 5. No, okazał się niezbyt dobrym ratownikiem, zamiast pomagać uruchamiał fałszywe alarmy, więc no, zasłużenie odpadł z rozgrywki. Czyli gramy do momentu, nasza tura jest do momentu, kiedy uda nam się zlokalizować wypadki pasujące do 4 pojazdów, kiedy tak się stanie, tura następnego gracza. Nasza tura kończy się też wtedy, kiedy wyciągniemy jakikolwiek wóz ratunkowy i dopasujemy do niego zdarzenie, które nie pasuje po prostu do tych ratowników. Kiedy wylosowujemy fałszywy alarm. I teraz bardzo ważna rzecz. Są jeszcze takie znaczniki zakazu. W grze z młodszymi graczami w okolicach 5, 6, 7 lat możemy z nich zrezygnować, ale też warto o nich pamiętać, bo naprawdę dodają fajnego smaczku gry. I każdy z graczy ma do dyspozycji jeden taki znacznik, którego może użyć na końcu swojej tury. Co się wtedy dzieje? Kiedy zakończy się na przykład moja tura, odkrywam znacznik zakazu i w zależności od tego, co się na nim znajduje, informuję pozostałych graczy, że nikt nie może używać pojazdu pokazanego na danym zakazie. W tym przypadku kartka pogotowia. Jeśli na przykład następny gracz po mojej kolejce odkryje taki żeton karetki pogotowia, no niestety nie może rozegrać swojej tury, przechodzi ona na kolejnego gracza. I oczywiście analogicznie, jeśli dany gracz również odkryje karetkę pogotowia, to rzecz analogicznie dzieje się taka sama, czyli tura przechodzi na kolejnego gracza. Zakaz obowiązuje na całą kolejkę. Po jego wykorzystaniu, kiedy tura znowu wróci do mnie, biorę ten żeton i jako wykorzystany odrzucam z gry. On już nie będzie przeze mnie mógł być użyty. I taka sama historia dzieje się ze współgraczami. Jeśli którykolwiek z nich odkryje swój znacznik zakazu, ten znacznik odpada z gry, jeśli tura wróci do gracza, którego po prostu wyłożył. Bardzo ważna rzecz, w jednym momencie w trakcie gry może być aktywnych kilka zakazów, więc nie ma tutaj żadnych
problemów, tylko się pilnujcie, aby odpowiednio pilnować właśnie, który zakaz został użyty i którego wozu nie możemy wypuścić do akcji ratunkowej. I takie małe sprostowanie, bo wcześniej powiedziałem, że gra się kończy, kiedy na środku stołu nie zostanie żaden kafelek. Otóż nie. Gra się kończy, kiedy na samym środku stołu zostaną tylko te cztery kafelki fałszywego alarmu. Gracze, którzy zostali w grę, oczywiście policzają swoje zdobyte punkty i wygrywa ten, który zdobył ich najwięcej. Inną formą jakby zakończenia gry jest wtedy, kiedy zostanie tylko jeden gracz, a pozostali po prostu tych żetonów fałszywych alarmów uzbierają na tyle, żeby z niej odpaść. Więc jak widzicie, naprawdę bardzo fajna gra, bardzo prosta gra, ćwicząca pamięć, więc polecana też dla młodszych zawodników, dla młodszych graczy. Możemy dzięki temu pomóc im wyćwiczyć sobie pamięć i umiejętność dobrej pamięci, coś typu a la Memo. Gra nawet gdzieś poniekąd jest do tego bardzo zbliżona. A dodatkowo grając właśnie z młodszymi, możemy już próbować przemycać im wiedzę, która może, oby nie, ale kiedyś w przyszłości uratować ich życie czy zdrowie. Dlaczego? Bo możemy, odwracając poszczególne kafelki, informować ich o zagrożeniach wynikających na przykład z zapruszenia ognia w lesie, to jest oczywiście pokazany pożar lasu. Możemy tutaj przestrzec przed złodziejami, którzy gdzieś grasują na nasze dobra materialne. Są takie kafelki mówiące o zagrożeniu zdrowia czy nadżycia, żeby uważać po prostu, jak się wspinamy na drabinę, że możemy spaść. No i wiele, wiele, wiele innych. Naprawdę jest tutaj po 6 różnych wydarzeń w 6 różnych kategoriach, więc możemy do tego, grając z młodszymi, ubierać wszystko w jakąś własną historię, żeby przestrzegać młodszych przed zagrożeniami wynikającymi z jakichś nie do końca odpowiedzialnych czynności. No i też możemy oczywiście w trakcie rozgrywki już uczyć nasze pociechy specjalnych numerów ratunkowych, dzięki którym wezwiemy pomoc, kiedy takowa będzie nam potrzebna. Oczywiście uniwersalnym 112 lub jak będziemy chcieli, możemy zawsze te pozostałe numery gdzieś tutaj przeplatać. Więc naprawdę bardzo fajna gra, nie tylko łącząca w sobie elementy memu, ale także jest bardzo taka edukacyjna dla młodszych zawodników. Mi się bardzo ona podoba, bardzo lubię do niej wracać z córeczką, która gra nieco inaczej niż w instrukcjach, no bo jest nieco młodsza niż wiek z pudełka, ale dobrze sobie też radzi, jest dobrą zawodniczką w memo i naprawdę fajnie się nam przy tej grze spędza czas. Was zachęcam również do zapoznania się z tym tytułem. Jestem pewny, że i wam ona przypadnie do gustu. Jeśli tak jest, no to cieszę się, że mogłem komukolwiek z was zaproponować właśnie ten tytuł, jak i inne gry z serii Dobra Gra w Dobrej Cenie. Podobnie jak pozostałe tytuły, w okolicach 15 zł już znajdziecie na internecie, więc nie jest to duży koszt, a naprawdę frajdy jest sporo, a przy okazji jeszcze dodatkowo jakieś elementy edukacyjne i naukowe się tutaj też zmieściły. Więc ja ze swojej strony polecam bardzo, dziękuję za dzisiejszy film i zapraszam do kolejnych oczywiście. Miłego dnia, miłej gry, dużo zdrowia, cześć!